Obywatelski, Włodzimierz Burbończak, następnie Stowarzyszenie Ruch Społeczny Iberówek. Dzień dobry Państwu, przyjechałem z Poznania. Ruch, który założyliśmy, jest ruchem samorządowym. Założyliśmy go po to, żeby się przeciwstawić partyjniactwu, które w samorządach także występują. Ponieważ powstało w 2001 roku, to jest dostateczny czas, kiedy mogliśmy się zorientować, że sami nie jesteśmy w stanie nic naprawić. Dzięki temu, że świętej pamięci profesor Jerzy Przystawa zaproponował na doświadczeniu niemożliwości rozwiązania problemów osób. Zrozumiał i zaproponował jedyny postulat, który nas powinien tutaj połączyć i dzięki któremu jesteśmy w stanie w Polsce rozpocząć naprawę bez wymiany ludzi w Sejmie i w Senacie. Na nowych, powołanych na nowych warunkach. Na warunkach takich, w których każdy z nas będzie miał wpływ na swojego przedstawiciela w okręgu, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jakkolwiek rozumiem te wszystkie przypadłości, które Państwo macie, ja mam je także, ale spróbujmy na chwilę odłożyć to na zasadzie takiej, że najpierw pójdziemy pod Sejm. Proszę, żeby się Związek Solidarność przekształcił w ruch społeczny, do którego wszyscy się przyłączą. Pójdziemy pod Sejm i powiemy, dosyć tutaj tego. Należy powołać nowe władze w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze, inaczej nic z tego nie będzie i z niczym się rozjedziemy. Dlatego apeluję do Solidarności, byśmy po tym spotkaniu wyszli z postulatem. Pod Sejm, zmiana ordynacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.